Złamanie szyfru Enigmy. Passat może robić wrażenie, jednak nie stanowi on największego osiągnięcia niemieckiej technologii. Maszyna Enigma deszyfrowała niemieckie kody za pomocą elektromechanicznych maszyn, takich jak Bomba i Kolosus, co pomogło w szybszym rozwiązaniu wojny. Łamałem kod! Stop. Jest rok 1932, po 9 latach kod Enigmy w końcu został rozszyfrowany przez otóż to Mariana Rejewskiego z pomocą od Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zegalskiego. Ale to nie koniec. Historia szyfrowania wiadomości sięga XV wieku, ale Enigma była rewolucyjna. Maszyna była duża, ciężka i działała na zasadzie wirników. Klucz dzienny był kluczowym elementem. Używało się klucza dziennego do ustawienia jej wirników i określenia sposobu rozszyfrowania tekstu. Dzięki metodom matematycznym i wyjątkowej wiedzy bohaterowie stworzyli narzędzia, które umożliwiły odczytywanie tajnych niemieckich komunikatów. 10 lat później, w 1942 roku, Różycki umarł. Zegalski w 78, a Rejewski 80. Polacy przekazali swoją wiedzę na Zachód, co miało ogromne znaczenie dla wyniku wojny. Dopiero w 1999 roku Brytyjczycy przyznali się do tego, że to Polacy odszyfrowali Enigmę przy okazji naszego wejścia do NATO. Moim zdaniem o wiele za mało mówi się o czynach tych bohaterów.